Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Mam nadzieję, że dobrze minął Wam tydzień. Ja dzisiaj Was zapraszam na filmik, w którym przekażę Wam moją taką już jakby końcową opinię na temat palety, którą pokazywałam Wam w zeszłym tygodniu, czyli paletę Nataszy Denony pastelową, ale właśnie dzięki jednej z Was, która podsunęła mi, uważam, super pomysł. Zrobimy sobie dzisiaj makijaż nie taki do końca pastelowy, tylko właśnie jedna z moich widzek napisała, że fajnie byłoby, gdybym zrobiła wideo, w którym przedstawię Wam paletę pastelową w połączeniu z inną paletą, bardziej neutralną, bo nie każdy po prostu lubi pastele to jakby na co dzień i taki, wiecie, total pastel look, także uznałam to za super pomysł i dziękuję Ci, kochana, jeszcze raz, że do mnie napisałaś. I co, nie przedłużając, zaczynamy! Ja będę używała teraz palety, która tutaj wygląda troszeczkę na brudną. Jest to paleta również Nataszy Denony, Biba Palette. I właśnie tam dziewczyny pod spodem, pod ostatnim filmikiem pisały mi, że właśnie by chciały na przykład zobaczyć zestawienie, jak ta paleta pastelowa sprawdza się na przykład z Mini Glam od Nataszy Denony. Ja tej palety nie mam, dlatego sięgnę sobie właśnie po tą paletę Biba, bo ona ma, uważam, dosyć zbliżone, jeśli chodzi o tonację, kolory do tych palet, właśnie tych nowych Glam palet. No i zacznę sobie od cienia, który nazywa się Freckle. To jest mój ulubiony cień z całej tej palety. Nabieram go sobie troszeczkę na pędzel. To jest pędzel taki ścięty, marka Cosette S175. I będę nakładała sobie ten cień tutaj na, zawsze muszę się zastanowić, na zewnętrznym, dobrze mówię? Tak, na zewnętrznym, w zewnętrznym kąciku moich oczu. Powiem Wam tylko tyle, że na powiekach już mam korektor przypudrowany. Jest to korektor Hourglass, przypudrowany pudrem Hourglass Veil. No i odrobinę bronzera, jak to zawsze u mnie. No i tutaj sobie takimi ruchami bardziej wklepującymi umiejscawiam ten cień brązowy. I troszeczkę sobie go, że tak powiem, rozblenduję w kierunku nosa, żeby tutaj zrobić sobie takie, jakby zaznaczyć to załamanie. Z takim dosyć puchatym pędzlem numer 115 z My Kit Co. Rozcieram sobie te granice, żeby tutaj nie było efektu takiej plamy. I kiedy roztarłam sobie już ten cień, co ja lubię zrobić, to przeciągnąć po prostu pędzlem, troszeczkę wyprowadzić ten cień bardziej ku skroni, co sprawi, że to oko będzie bardziej uniesione i cała twarz sprawi takie wrażenie takiego lekkiego liftingu. Oczywiście równolegle będę sobie powtarzać te czynności na drugim oku. Także ten sam cień, wracam do pierwszego pędzla i takimi ruchami bardziej wklepującymi nakładam sobie cień i zaraz go rozetrę tym właśnie pędzlem takim puchatym z My Kit Co. No i wracam teraz do palety co ja mam z tymi numerami? Do palety Biba i teraz łapię się za cień, który nazywa się Coco. To jest taki ciemny brąz i jego będę nakładała już bardziej precyzyjnie w samo załamanie powieki, żeby właśnie zbudować sobie taką jakby głębię. Także samym czubkiem pędzla leciutko tylko dotykam powieki, tworząc takie małe jakby V. To oczywiście teraz nie wygląda. Wzięłam sobie troszeczkę za duży pędzel. Wy w domu lepiej sobie weźcie troszeczkę mniejszy, bo ja teraz będę musiała to bardziej rozblendować. I to zrobię tym samym pędzlem, którego używałam wcześniej.
który ma jeszcze pozostałości tamtego cienia. Tak się to mniej więcej prezentuje. Tutaj oczywiście nie mam, mam tylko jeden cień. Tutaj już mam nałożone dwa. I tak jak mówię, ja sobie wzięłam troszeczkę za duże pędzle, ale na pewno lepiej Wam będzie, jeżeli weźmiecie sobie je troszeczkę mniejsze i bardziej precyzyjne, wtedy to Wam na pewno bardzo ułatwi działania. Także ja teraz zrobię sobie drugie oko. Czy ja to jestem mistrz po prostu nagrywania. Mam tutaj pędzel Magdy Pieczonki numer 5 Loveniu i nabieram na niego ten cień Babu i nakładam tutaj w tą środkową część powieki. I jak go nakładałam, to oczywiście tego nie nagrywałam, ale bałam się, że będę musiała zrobić cut crease, bo bałam się właśnie, że wcześniej nałożone cienie są po prostu zbyt ciemne i ten kolor nie będzie wyglądał zbyt atrakcyjnie. No ale niczego takiego się nie wydarzyło, nie musiałam tego robić, bo patrzcie, nawet że on ładnie się tutaj wybija. No i dobra, aby osiągnąć tą intensywność, którą tutaj teraz widzicie, musiałam kilka razy wracać do tego cienia i go, że tak powiem, tutaj intensywnie doklepywać. Teraz wróciłam sobie do tego wcześniejszego pędzla, na którym miałam resztkę cienia i po prostu dołożyłam sobie tutaj odrobinkę w zewnętrzny kącik i pędzlem, którym nakładałam ten jasny cień z palety Nataszy, odrobinkę sobie je tutaj łączę, żeby tutaj było jakieś ładniejsze przejście. I teraz znowu wracam do cienia Babu Nataszy, w sensie z palety pastelowej i buduję ten cień troszeczkę bardziej w stronę nosa, a na ten wewnętrzny kącik nałożę sobie cień Airy, bo on jest troszeczkę jaśniejszy i takie powinno być ładniejsze przejście. I zmieniam pędzel na taki mały języczek, mam nadzieję, że go widać. Jest to Glam Shop o numerze O100. Nabieram cień Airy, to jest ten taki ultra jasny, przepiękny niebieski i jego nałożę sobie tutaj w kącik. On już jest bardziej napigmentowany na pewno niż tamten cień Babu. I również wklepującymi ruchami nakładam cień. W ogóle na pewno co rzuca się w oczy, to to, że te cienie pastelowe, pomimo tego, że są pastelami, są bardzo dobrze napigmentowane, bo nawet nakładane na wcześniejsze, na wcześniejszą powiekę pokrytą brązami, dają radę, nie? Wiecie co? Jakoś średnio podoba mi się tutaj to, że tu jest troszeczkę bardziej intensywnie niż na środku powieki. Dlatego biorę cień, który nazywa się Bora i to jest taki fiolet i jego spróbuję tutaj wklepać sobie na środek jeszcze powieki, żeby tutaj troszeczkę bardziej coś się zadziało. I drugą stroną tego pędzelka z Glam Shopu nabieram cień Brisk, który jest takim miętowym kolorem i jego nałożę w sam kącik. I teraz wszystko sobie rozblenduję tym pędzlem, którym nakładałam ten jasny cień na początku. Teraz dodam sobie odrobinę błysku, nakładając
palcem cień duet, który tak się prezentuje i jego sobie tutaj odrobineczkę tylko wklepię w sam środek powieki. Tak to mniej więcej się prezentuje na razie. Teraz wracam do cienia, który nakładałam na samym początku z palety Bibal, która zwała się Freckle, na mój jedyny pędzel Morphe M506 i jego będę nakładała sobie na dolną powiekę. Tak mniej więcej na 3/4 długości oka. Wracam do tego dużego puchacza, odrobinę ten cień rozcieram. I teraz z powrotem wracam do pędzla Cosette z S175 i biorę cień Coco, który jest tym troszeczkę ciemniejszym brązem. I jego wtłaczam sobie w dolną powiekę. Tak na jakąś 1/4 długości i będę blendowała tym małym pędzelkiem z Morphe. I tutaj w palecie Biba jest taki ładny, ciemny brąz, który nazywa się Seed i biorę go na taką malutką kuleczkę. To jest pędzel kuleczkowy, kuleczka z Maikitko 1.13 i tym pędzlem będę budowała sobie taką intensywność, taki właśnie głębię makijażu tutaj przy samym zewnętrznym kąciku. Delikatnie wklepuję cień przy samej linii rzęs, jak to i przy dolnej linii rzęs i troszeczkę tutaj przy górnej. I tym wcześniejszym cieniem Morphe, sorry, nie cieniem, tylko pędzlem, odrobinkę go blenduję. I staram się wyciągać ten cień odrobinę w kierunku ku skroni. I odrobinę cienia Seed nakładam również tak od połowy oka przy samej linii rzęs, żeby tutaj zbudować właśnie taką głębię. Masakra. Kto policzy, ile razy ja powiedziałam głębia dzisiaj. I to odrobinkę rozblenduję takimi bardziej wklepującymi ruchami, także tutaj się nie spieszymy, nic nie trzemy. Dobra, tak się to mniej więcej prezentuje na razie. I teraz jest taki ładny odcień zieleni, który nazywa się Zest i jego biorę z powrotem na pędzelek z Glam Shopu, ten O100 i wklepuję go odrobinkę tutaj na tym oku będzie mi lepiej Wam pokazać, w zewnętrzną tutaj powiekę. Teraz sobie dodam kredkę na linię wodną i ja wybieram kredkę taką cielistą od Charlotte, żeby właśnie to oko wydawało się jeszcze większe, ale Wy jak chcecie, to możecie tutaj użyć czarnej kredki lub ciemnobrązowej, wtedy to jeszcze bardziej nada takiej głębi, raz kolejny i ten makijaż będzie taki bardziej sexy. I tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Ja tutaj trzymam w ręku, żeby Wam pokazać. Użyłam dzisiaj po raz pierwszy tych kępek z Moistor. To jest ich nowość, które nazywają się Quarter, czyli właśnie takie ćwiarteczki. Mega łatwe w obsłudze. No naprawdę, dziewczyny, jeżeli nie lubicie kleić rzęs na sobie na przykład, czy też na klientkach, to to Wam po prostu uratuje życie. Mega łatwa, szybka sprawa. Ja wiedziałam, że to będzie idealne i genialne rozwiązanie dla mnie i tak właśnie jest, także gorąco Wam polecam.
O ile wiem, te rzęsy na razie nie są jeszcze, nie wróciły na sklep, ale chyba wrócą w maju, o ile się nie mylę. Ale tam możecie się zapisać na stronie Moa Store na taki waiting list, na taką listę oczekujących i na pewno Was poinformują drogą mailową, jak te rzęsy wrócą do sklepu. No, ale dobrze, Kasia. Jesteśmy tutaj po to, żeby porozmawiać sobie o tej palecie i żebym powiedziała Wam swoje takie, no po prostu swoją taką ostateczną opinię. I ja, żeby była jasność, jak najbardziej podtrzymuję wszystko to, o czym mówiłam w poprzednim filmie, czyli bardzo dobra pigmentacja, łatwość pracy z tymi cieniami. Troszeczkę one się sypią, ale to jest po prostu taka cecha cieni pastelowych, z tego co ja zauważyłam. Kolorystyka, no, tutaj mówić dużo nie muszę, jest przepiękna, bardzo mi się podobają te cienie, zwłaszcza te niebieskie, no po prostu mam jakąś fazę ostatnio na te niebieskie kolory. Ale do brzegu, jaki mam zarzut wobec tej palety? Bo jakiś mam. No to jest coś takiego jak to, że jeżeli używamy tylko tej palety, aby stworzyć makijaż, to te makijaże moim zdaniem wyglądają trochę płasko. I specjalnie sobie jeszcze, wiecie, bawiłam się tą paletą po nagraniu tamtego wideo, żeby właśnie zobaczyć, jak one się zachowują. Używałam różnych cieni, różnych kombinacji. Niektóre z nich zobaczycie na Instagramie. Także tam Was serdecznie, jak zwykle, zapraszam. I co? I nawet wpisywałam sobie nazwę tej palety w Instagram, żeby zobaczyć, jak te makijaże wyglądają u innych. I nasunął mi się jeden wniosek, taki właśnie, że te makijaże wyglądają płasko, jeżeli używamy tylko tej palety. Brak tutaj takiej trójwymiarowości, takiej głębi w tym makijażu. I zwróćcie chociażby uwagę na mój makijaż dzisiaj, jak to oko wygląda i jak te cienie kontrastowo pięknie wyglądają w porównaniu z makijażem z zeszłego tygodnia. Tamten był taki, wiecie, słodki, cukierkowy. Nie powiem, że mi się nie podobał, bo ładnie wyszedł, ale właśnie czegoś tam brakowało. Brakowało takiego przyciągnięcia Waszej uwagi do mojego spojrzenia. I pomimo, że to był właśnie makijaż kolorowy, to on był taki, no moim zdaniem, trochę taki płaski. I dzisiaj chociażby, używając kilku cieni ciemniejszych, neutralnej palety, lub mogłam użyć chociażby palety Circo Loco Nataszy lub cieni Be Perfect, to również by się sprawdziło. Właśnie ten makijaż ma taką głębię, to oko wygląda tak bardziej trójwymiarowo. Mi się osobiście bardziej podoba i widać jest większy kontrast między tymi wszystkimi cieniami, także no tutaj jedyny minus to jest to właśnie, że tutaj nie ma takiego ciemnego cienia, chociaż dwóch, które mogłyby właśnie Wam podbić pięknie to ten makijaż. Także jeżeli szukacie palety, która jest pastelowa i tylko takich cieni chcecie używać lub chcecie właśnie taki lekki, delikatny, dziewczęcy look na lato czy na wiosnę, to jak najbardziej ta paleta super się sprawdzi. Ale jeżeli szukacie czegoś, żeby to była jedna paleta i żeby zbudować właśnie jakąś głębię, trójwymiarowość, to tutaj tego nie znajdziecie. To jest paleta bardziej taka uzupełniająca. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć, to to... Masakra. Spieszę się, bo mi tu bateria pada. Chciałam powiedzieć to, że te cienie bardzo ładnie pastelowe, bardzo ładnie połączyły się z cieniami, które nakładałam wcześniej, czyli z tą paletą Biba. Naprawdę myślałam, że będę musiała robić jakieś cut crease'y, ale nic bardziej mylnego. Dały radę, bo są bardzo, właśnie tak jak mówiłam na początku, są super napigmentowane, także jakoś to... No, mi się podoba, jak to wygląda, podoba mi się, jak to wyszło. Totalnie spontaniczny filmik, totalnie spontaniczny makijaż, nie planowałam, co zrobię. No, ale właśnie sama się przekonałam, że nadając, otulając te cienie troszeczkę ciemniejszymi, one wyglądają o niebo lepiej. Także, tak jak mówię, jeżeli szukacie palety pastelowej i będziecie ją uzupełniać inną,
Ta jak najbardziej się u Was sprawdzi. Jeżeli szukacie palety pastelowej i tylko takich cieni będziecie używać, wiecie, jeden cień, kreska i wychodzimy z domu, również się u Was sprawdzi, ale jeżeli szukacie, żeby to była paleta, którą zabierzecie na wakacje i będziecie właśnie mogły uzyskać taki look trójwymiarowy, to tutaj będziecie musiały zabrać ze sobą coś jeszcze, bo na przykład, tak jak Wam pokazałam w zeszłym tygodniu, ten cień wygląda, że jest ciemny, a no na swatchu już taki nie jest. Także to chciałam Wam powiedzieć i chciałam właśnie Wam wyjaśnić całą tą sytuację. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Dajcie znać, co myślicie o tym makijażu i jeszcze raz serdecznie dziękuję Tobie, kochana, Ty wiesz, o kim mówię, za pomysł na to wideo, żeby właśnie zestawić te pastele z jakimiś cieniami neutralnymi. I tak, ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego tygodnia. Wy nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, jakiś komentarz i zasubskrybować, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i wpadajcie też na mój Instagram, gdzie jest mnie na co dzień troszeczkę więcej. Także miłego tygodnia i do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaki, pa!